z najciekawiej zapowiadającego się spotkania 20. kolejki spotkań piłkarskiej trzeciej ligi. W sobotę wieczorem Stal gościła w Rzeszowie jednego z faworytów do awansu drużyny kolportera Korony Kielc. Podopieczni trenera Dariusza Wdowczyka walczą z Krakowią o awans w gronie cichych faworytów. Kibice widzą jednak także Rzeszowie. Mecz sobotni rozegrano w blasku Jupiterów dopiero o godzinie 19:30. Rzeszowianie w tradycyjnych niebieskich strojach przystąpili od pierwszych minut do szturmu na bramkę bronioną przez Przemysława Mierza. Stal przed tym meczem traciła do rywali 3 punkty i w przypadku zwycięstwa zrównałaby się ilością punktów z rywala. Już w pierwszej minucie groźnie strzelał Paweł Kloc, przed chwilą Mateusz Kędzior. Piłka tuż obok słupka, to akcja z 7 minuty spotkania. Sławomir Matras przedziera się w polu karnym rywali, próbował strzelać na bramkę Kielczan tuż obok lewego słupka. 9 minuta, rzut wolny dla Korony, dość daleki strzał Krzysztofa Brodeckiego, a Rafał Pomianek wyłapał tę piłkę, chociaż miał z tym niewielkie problemy. 15 minuta spotkania. W ataku Stalowcy Paweł Kloc. Dośrodkowanie na pole karne. Tam wydawało się już zmierzającą na aut piłkę przejął Sławomir Matras. Dośrodkowanie, ale futbolówka padła łupem kieleckiego bramkarza. 17 minuta pojedynku. Szczoczarz walczył o piłkę na linii 16 metrów. Przejął ją Mateusz Kędzior. Na strzał zdecydował się z ponad 30 metrów Paweł Kloc. Uderzenie było jednak niecelne. To 21 minuta spotkania i groźna sytuacja dla gości. Adam Grat w polu karnym tuż przed Rafałem Pomiankiem. Jednak przeniósł piłkę minimalnie ponad poprzeczką bramki Stali. Gospodarze atakowali, ale musieli bardzo uważać na kontry Kielczan. W 21 minucie mogli zawodnicy kolportera prowadzić 1-0. To już 30 minuta spotkania, rzut wolny Paweł Kloc i świetnie znalazł się gdzieś tam na 7 metrze Łukasz Szczoczarz. Radość ponad 5 tysięcy rzeszowskich kibiców. 30 minuta spotkania, popatrzmy jeszcze raz po dośrodkowaniu Pawła Kloca, celna główka Łukasza Szczoczarza i podopieczni trenera Ryszarda Kuźmy prowadzili 1-0. Kielczanie podenerwowani takim obrotem spraw rzucili się do szaleńczych ataków, ale to było jak bicie głową w mur. Niewiele początkowo wychodziło z tych akcji ofensywnych zespołu kieleckiego. 38 minuta spotkania. Walka o piłkę w środku pola, ale po długim podaniu z własnej połowy szansa przed Kielczanami. Dośrodkowanie na pole karne. Główkował tam jeden z zawodników Korony, Maciej Sawicki, ale uderzenie niecelne. 43 minuta spotkania. Znów goście, którzy w końcówce tej pierwszej połowy zaczęli dochodzić wreszcie do głosu. Strzelał Adam Grat. Piłka ponad poprzeczką bramki Rafała Pomianka. To już najciekawsze akcje drugiej połowy sobotniego spotkania. Goście rozpoczęli od mocnego uderzenia po centrze z wolnego. Spudłował jednak Krzysztof Nykiel. 51 minuta pojedynku. Przy piłce Kielczanie. Dośrodkowanie z prawej strony. Marek Gołąbek strzela, ale piłka wylądowała na słupku, a tam w polu bramkowym faulowany Rafał Pomianek. Popatrzmy jeszcze raz na tę sytuację. Dośrodkowanie Arkadiusza Bilskiego. O sporym szczęściu mogli mówić rzeszowianie. Faul na bramkarzu Stali ewidentny. 56 minuta spotkania i Łukasz Szczoczarz powinien cieszyć się z drugiej bramki po tej sytuacji. Świetnie jednak interweniował Przemysław
mierzy. A to już akcja z 60 minuty sobotniego pojedynku. Dośrodkowanie na pole karne. Tam spory błąd defensorów Korony, niewykorzystany jednak przez Pawła Kloca. Szkoda tej sytuacji. 1-0. Nikłe prowadzenie, ale rzeszowianie wcale nie zamierzali bronić tego rezultatu. 66 minuta pojedynku. Łukasz Szczoczarz znalazł przy bocznej linii Sławomira Matrasa. Ten próbował wypuścić w bój Pawła Kloca. Szybszy jednak bramkarz Korony Przemysław Mierzwa. Dobitka z ponad 35 metrów. Praktycznie do pustej bramki Łukasza Szczoczarza. Niestety niecelna. Daleka odległość, ale też pusta bramka. No, szkoda tej sytuacji. W dalszym ciągu tylko 1-0 dla rzeszowian w tym spotkaniu. 67 minuta meczu. Ta akcja Szczoczarza mogła się natychmiast zemścić, ale świetnie, choć trochę instynktownie, bronił strzał Adama Grada Rafał Pomianek. Rzut rożny dla gości i znów groźnie pod rzeszowską bramką. W 70 minucie zmęczonego Łukasza Szczoczarza zastąpił Krzysztof Szymański. Dwie minuty później mocno przymierzył z rzutu wolnego Paweł Kloc, aczkolwiek minimalnie niecelny. 83 minuta spotkania. Rzut rożny dla Kielczan. Piąstkuje Rafał Pomianek. Dwóch zawodników Korony przychało tam za plecami na błąd rzeszowskiego bramkarza. Minutę później rzeszowianie powinni byli cieszyć się z bramki. Uderzenie z ostrego kąta Pawła Kloca. Piłka wylądowała jednak na słupku. Nie brakowało emocji do końcowego gwizdka w tym spotkaniu. 85 minuta, znów w roli głównej Paweł Kloc. Uderzenie z 25 metrów, minimalnie niecelne. Doskonałe wyjście Rafała Pomianka. Rzeszowski bramkarz był mocnym punktem swojej drużyny w sobotnim pojedynku z Koroną. 90 minuta spotkania, to regulaminowy czas gry. Sędzia doliczył ponad 5 minut. Znakomita sytuacja dla rzeszowian. Krzysztof Szymański, który zmienił Łukasza Szczoczarza, i piłka wylądowała na słupku. Jęk zawodu na trybunach. W Rzeszowie ta akcja mogła ostatecznie przesądzić losy tego pojedynku. O sporym szczęściu jednak mogli mówić w tej sytuacji Kielczanie. Kolejna sytuacja dla Rzeszowi. Brawa dla ekipy Ryszarda Kuźmy, że nie bronili rezultatu, że starali się atakować do końca, prowadzili otwartą grę w pojedynku z zespołem, który głośno mówi o swoich drugoligowych aspiracjach. Wciąż jednak 1-0 na stadionie przy ulicy Hetmańskiej. Tak już zostało do końca tego spotkania, pomimo rozpaczliwych momentami ataków Kielczan w końcówce. Zasłużona radość rzeszowian. 1-0 zwycięstwo Stali nad Koroną Kielce. Był to